Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj poruszam temat niedosłuchu podczas badań wysokościowych. Zaczynam od zapytania internauty. Witam, od 3 lat pracuję dla zagranicznej firmy. Przeszedłem tam badania wstępne. Nie miałem wtedy przeciwwskazań także do pracy na wysokości. Od dziecka natomiast mam niedosłuch lewego ucha. Niedawno przeniesiono mnie do pracy do polskiego oddziału i w związku z tym poszedłem na badania okresowe w Polsce i dostałem niezdolność do pracy. Lekarz powiedział mi, że jak przyjdę z aparatem słuchowym, to wtedy może zmienić swoją decyzję. Oczywiście postarałem się o aparat i w aparacie słyszę tym uchem gorzej słyszącym z 5 metrów. Jednak lekarz stwierdził, że mogę pracować jedynie do 3 metrów wysokości, bo powyżej 3 metrów nie można pracować w aparacie. No, nawiasem mówiąc, moim zdaniem nie jest to prawda. Do tego wcześniej nie zauważył, że na skierowaniu jest napisany hałas, jest wpisany hałas. No, pomimo tego, że głównie siedzę w biurze, no ale czasem muszę wyjść na halę, gdzie być może jest ten hałas. Ale głównie tego hałasu nie ma, więc nawet 1% mojego czasu pracy nie przebywam w narażeniu na hałas. I znowu dostałem niezdolność do pracy. Zasadnicze pytanie, co mam robić w takiej sytuacji? Odpowiadając na to pytanie, według kryteriów orzeczniczych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi obowiązuje tak zwany drugi poziom wymagań dla narządu słuchu dla pracy na wysokości. Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko ostrość słuchu na poziomie rozpoznawania szeptu minimum 3 metry i to dotyczy ucha gorzej słyszącego bez aparatu słuchowego lub z nim, czyli możesz nosić aparat lub możesz nie nosić tego aparatu. Dodatkowo konieczne jest jednak zachowanie symetrii słuchu, czyli tak zwanego słyszenia kierunkowego. To jest słuch w każdym uchu skwalifikowany musi być na tym samym poziomie wymagań. Jeżeli te wymagania są spełnione, to odwołanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ma sens. Z opisu wynika jednak problem z jednym uchem, więc może lekarzowi chodziło to słyszenie kierunkowe, no ale nie potrafię tak na podstawie opisu i bez badania tego stwierdzić. Jeżeli Ty miałeś podobny problem i odrzucono Cię od pracy na wysokości z powodu niedosłuchu, to koniecznie skomentuj to wideo, napisz jak sprawa potoczyła się w Twojej sytuacji, czy odwołania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przyniosły jakiś sens, czy lekarz medycyny pracy uznał Twoją jakąś argumentację. No, czy w końcu odwołanie, które złożyłeś wyżej, przyniosło jakiś efekt. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie też wpadnij na mojego bloga badanialekarzamedycynypracy.com.